Siemanko, ja jestem XJ Rogue i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Moi drodzy, poprzednio udało mi się dokończyć wszystkie zlecenia handlarki złomem Randy. I tym samym mogę sobie właśnie dokończyć zwiedzanie tego terenu, chociaż nie, miałem iść tutaj. Miałem zrobić ognisko. Te siedliska, znak zapytania i posterunek, dobra. To słowo się rzekło. A więc lecimy. I tak samo jak właśnie mówiłem, że słowo się rzekło. No, Posejdon na chciałem zostawić na sam koniec. Zrobię tak, jak mówiłem, w czasie wyboru, którą podfunkcję wezmę jako pierwszą. Najpierw Demeter, Etera i ostatni jednak będzie Posejdon, mimo że jestem najbliżej Posejdona. Jakie zadanie dodatkowe? Ktoś mi się tutaj ukrywał, próbował jakąś zasadzkę zrobić, tak? Wasze niedoczekanie. A jednak jeszcze, czy jacyś tutaj byli, ta? Gdzie wy atakujecie mojego... kolcusia? Szybka jest! Rany! To spęd powietrza! Opierdliwe te naktańskie ścierwa. Ale to już chyba wszystko. No zajebiście. Jeszcze uszkodziłem swojego kolcusia. Bo coś tam szedł. Mój mały, no. Resztę przebiegnę już samemu. Ognioskra. To lubię.
A za nim jakiś filecik. Pięknie. Dobra, to teraz jedno siedlisko, drugie ognisko, jedno siedlisko, trzecie ognisko, drugie. Posterunek buntowników i myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Zobaczymy, na ile mi to szybko pójdzie. A nawet jak ten odcinek będzie miał trwać 20 minut, to tyle też będzie trwał, ponieważ no... Za chwilę zaczynam pracę, więc nie chciałbym wykonywać jakiś zadań, które by mi zajęły nie wiadomo ile. Ptaszyny, jedne, drugie. Trzecie. Trzecie nie. Ale tego, żebym staranował. Tego już się nie spodziewałem. Dobra, teraz do ognicha, ciach. Ile sił w kopytach? To idzie do plecaka. Dobra. No to jeszcze jedno ognicho. O, hop. Jeszcze hopa. Pięknie. Zrobiłem jeszcze jagódki. Teraz zbieram przecież podwójnie. Więc idzie to dwa razy. Szybciej oczywiście. No jakim cudem? Jakim prawem oni mnie w ogóle zauważyli? Thank you.
jesteś pewna, że to, że jestem otoczony, to wam to coś zmieni? Gdzie ona jest? Dostanę taką znak! Co jest? Poszło! Nie przeszkadzać mi więcej. Zachowam trochę na później. Cholernie upierdliwce. Jak oni w ogóle śmieli mi tej przerwać? Jak śmiesz śmieć! Nie pamiętam, z czego był to tekst, ale coś go było. Pamiętam, że gdzieś był taki tekst, jak śmiesz śmieć. Posterunek buntowników. Szybko ją wyłączę amunicją porażającą. A jeszcze raz, kolcuk wytyki ogniowy. Bank. Tu wpadło. Zaskakująco szybko.
strzał. Kolejny. Kurde. Mogłem i to zrobiłem. Może ułatwisz mi zadanie? A ty? Wszystko u was gra? A już chciałem ciebie z kwasówek rozpierdzielać. Dobra, pozostali mi dowódca. Jakaś płotka. Zająć się w pierwszej kolejności płotką. No dobra, to już tutaj nikogo nie ma. Został tylko dowódca. Ej, naprawdę. Już nikogo nie znajdziemy tutaj. Mogę sobie to wystrzelać w powietrze, bo lubię. I po kolei wszystkich obrabować. Klucz. Pięknie. Widzę, czy jest tu coś, do czego pasuje. To prawdopodobnie ta skrzynia. Ej, tak nie. Także muszę szukać dalej. No to ja akurat będę miał sporo skrzyń. Do otwarcia. Chyba mój cel już widzę gdzieś na dole. Chyba ta skrzynia, czy nie? Nie? Wait. Gdzie jest ta skrzynia? A, tutaj jeszcze mam ją oznaczoną? A, nie, to jest po prostu mi gdzieś pokazuje tam pole, gdzie ja znajdę tę skrzynię. Okej.
A jak to można przesunąć, skoro nie mogę? Chyba, że przypadkiem jestem w miejscu pierwszej kuźni. Synów Prometeusza. Okej, już wiem, gdzie mam się udać. Wreszcie. Ale to miejsce jest na pewno ważne. Ważniejsze niż jakiekolwiek inne, które dotąd tutaj widziałem. Więcej tajemniczych plakietek. Na razie je zachowam. Wow, jeszcze jakieś skrzynie tutaj mam. No sporo tego jak na taki mały obóz, naprawdę. Nie spodziewałem się aż tylu skarbów. Mam jeszcze chwilkę czasu z tego co widzę. A, tutaj już mogę zmierzać do Etery. Wiecie co? Mogę iść po śladach, to jest do wyścigu. Mogę jeszcze sprawdzić bazę. Dobra, a, czyli to jest związane z scenami Prometeusza. Tak więc, szybka podróż do bazy. Jeszcze sobie to odczytam tutaj. I będę mógł właśnie teraz znaleźć chyba tą pierwszą kuźnię. O, a kto tutaj przybył jeszcze? Widzę cię, czempionko. Usiądź, proszę. A, plotkara. Jeśli mnie miniesz, przegapisz doskonałe okazje. To ty pokonałaś Grudę. Przeciwstawiłaś się Regali, gdy zdradziła nas na ambasadzie Skardzia. Nie powiem, że na ziemiach klanów czeka cię miłe powitanie, ale będę tam twoimi uszami i oczami. Zachód jest pełen rzeczy niebezpiecznych, nawet dla takiej wojowniczki. A właśnie... Wybór odpowiedniej żywności może być równie istotny dla przetrwania,
jak wybór właściwej broni. Jeśli chcesz jedzenia, które ocali ci życie w dziczy, idź na północny zachód do Solanki. Tamtejsza kucharka, Kentaro, przygotuje coś dla każdego, czy jest ten aktem, czy nie. Na pewno ją odwiedzę, gdy będę w okolicy. Okej. Tak więc, mam jakieś informacje o... kucharce w Solankach jakiś. A, czyli tutaj jest Solanka. Na terenie, który jeszcze nie mam, który nie jest jeszcze dla mnie odkryty. To gdzie jest wejście do mojej bazy? Aha, niżej. Cholercia. Tutaj. Okej. Czyżbym miał jakieś nowe... Sprawdzę fokus z obozu buntowników. O, właśnie. Dominację do naprawy? Chyba dupa. Nie mogę naprawić żadnej dominacji. Nie mam odpowiednich części. Dobra, może kiedyś. Ten pokój się zmienił. To twoja sprawka, Gaja? Tak. Wykorzystałam ekrany, by obserwować kotły, z których pozyskałaś dane. O! No dobra. Fokus synów Prometeusza jest zaszyfrowany, ale złamanie zabezpieczeń to kwestia czasu. Proszę, gotowe. Aloy. Zdaje mi się, że weszłaś w posiadanie cudzej własności. Co? Nie jesteś zaskoczony? Po tym, jak chciałeś sprzedać mnie Zenitom w laboratorium Hadesa? Ani trochę. Gdy usłyszałem, że jedna łowczyni napada obozy Regalii, zrozumiałem, że uciekłaś. Nigdy nie byłaś nazbyt subtelna. Radzę ci od teraz trzymać się z daleka od buntowników. Bo mieszasz się w coś, czego nie rozumiesz. Rozumiem jedno, Silence. Że dałeś możliwość dominacji maszyn niebezpiecznym typom i rozkręciłeś wojnę domową. Znowu. Muszę coś z tym zrobić. Jak chcesz. Rób wszystko po omacku, jak zwykle. Opóźniasz jedynie to, co nieuniknione. Ale cię ostrzegę. Synowie Prometeusza są wytrwali i chcą twojej głowy. Póki co nic nie mogę z tym zrobić. O, jak się boję. Co ja zrobię bez twojej ochrony? Powinnaś się obawiać, Aloy. Bardziej niż myślisz. Mam lepsze rzeczy do roboty niż cię edukować. Życzę powodzenia w błądzeniu we mgle ignorancji. Au! I vice versa, śmieciu. Któregoś dnia zamknę tę jego arogancką gębę. Permanentnie. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, dlaczego robi to, co robi. Thank you.
Dobra, z kim to jeszcze mogę pogadać? Kto ty jesteś, Zo? O! Aloy, wybacz, nie chciałam cię wystraszyć. Na pewno sobie tutaj radzisz? Nie wiesz, co radzisz z fokusem już. Daję. I próbuję zrozumieć znaki przedwiecznych. Chcę zająć myśli. Wróciłaś do pieśni ziemi? Myślałam o tym, ale nie wiedziałabym, co powiedzieć. Chór już teraz uważa mnie za cierń na krzewie. Gdyby wiedzieli, co zrobiłyśmy z Fa, nawet jakby zrozumieli, to i tak nic by nie pojęli z tego tu. Nie. Na razie muszę zapomnieć o plemieniu. No cóż, smutne. Czy Gaia powiedziała ci coś o Zenitach? Trochę. Ale i tak nie było łatwo w to uwierzyć. I pomyśleć, że wśród gwiazd są miejsca, gdzie życie rozkwita jak tutaj. To uczy pokory, przynajmniej mnie. A jednocześnie zasmuca, że to życie pragnie nas zniszczyć. To prawda. Podobno wzięłaś się za naukę czytania. Tak. Gaia była na tyle miła, że przygotowała mi listę znaków przedwiecznych. Pomogła mi rozszyfrować część danych, które zebrałaś, no i pokazała, jak używać fokusa, by sobie pomóc. Nie jest łatwo, ale jakoś wychodzi. To bardzo dobrze. I towarzysze? Czyli rozmawiałaś z Gaią? Tak. Była na tyle miła, że opowiedziała mi o historii przedwiecznych. Na przykład o upadku i bohaterskich działaniach swojej twórczyni Elizabeth Soda. Byłam zaskoczona, gdy zobaczyłam ciebie. Odeszła, odrodziła się. Nie żebym umiała to wyjaśnić. Utaru? Oh. To jak Utaru utrzymują pokój z tak agresywnym plemieniem jak Tenaktowie? Trzymamy ich na dystans. Gdy nasze pola rozkwitały, Tenaktowie spoglądali na nie z zazdrością. Ale anteny pieśni ziemi dają schronienie. Z ich wysokości łatwiej odeprzeć wroga. Na koniec zawarliśmy rozejm z Tenaktami. Plemię obiecało dostarczać im co roku określoną część plonów. W zamian Tenaktowie przekazywali nam wojownika, weterana, by szkolił Utaru w walce. Ten obyczaj zarzucono parę lat po Dniu Obłędu, ale kilku weteranów wciąż żyje na równinach. Miałam okazję ich spotkać. Przynajmniej Jaxa. Miałam zapytać, o co chodzi między tobą i Chórem? Chyba nie najlepiej się wam układa. Tak to jest, kiedy osoba z plemienia Utaru się komuś sprzeciwia. Dwa razy. Kiedy Kardża najechali równiny Utaru, nie tylko zaatakowali nasze wioski, spalili też pola. Zniewolili ludzi i wybili tych, którzy byli zbyt słabi, by dotrzeć do Południka. Żeby zginąć w kręgu słońca. Pomagałam uzdrowicielom, gdy uchodźcy szli masowo do pieśni ziemi. Chór był podzielony, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Niektórzy chcieli walczyć, inni wierzyli, że anteny nas ochronią, tak jak czyniły do tej pory. A kiedy się kłócili, ja zakopywałam nasiona. Musiało być ciężko patrzeć, jak twoje plemię cierpi podczas najazdów Kardża. Pochodzę z małej wioski nieopodal pieśni ziemi. Babcia mawiała, że każda roślina może tam zakwitnąć. Przeniosłam się do anten, żeby uczyć się lecznictwa. Chciałam wrócić do domu w czasie krwawych łowów, ale ranni napływali do pieśni ziemi. Codziennie kolejni. Dlatego nie wracałam. Do czasu. Pewnego dnia usłyszałam, że w nocy Kardża splądrowali moją wioskę. Ruszyłam, by pomóc ocalałym, ale nikogo nie było. Swąd palonych ciał prześladuje mnie do dziś. Oh. Przykro mi, Zo. Postanowiłam,
stawić się przed chórem, jak tylko wrócimy, żeby domagać się konfrontacji z najeźdźcami. Odmówili mi. Dlatego odeszłam, aby walczyć. No dobra, resztę sobie Muszę już iść, ale w razie czego skontaktuj się ze mną przez Focus. Będę o tym pamiętać. Pogaduszek. Zostawię sobie na kolejny odcinek, bo moi drodzy, czas mnie goni i no, muszę zmywać się do roboty. Ale w każdym razie, jeżeli jesteś ciekawi, co dalej? Będzie czekało Aloy w przygodach z Horizon Forbidden West. Koniecznie bądźcie na bieżąco z nadchodzącymi materiałami z tej serii. A i nie zapomnijcie też o pozostałych, które publikuję na swoim kanale. Moi drodzy, w następnym odcinku prawdopodobnie udam się po Demeter, a później Eterę i Posejdona. Więc myślę, że będzie się działo. A i jeszcze oczywiście nie zapomnijcie o seriach, które już opublikowałem na swoim kanale oraz o poradnikach Warframe, aby być na bieżąco z tym, co twórcy dla nas w tej grze przygotowują. W każdym razie, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!